Tak, pokażę ci kawałek. To jest taki top of the top. O, sweet. Gratulacje, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Chcieliśmy pana zacząć z tego kolejnego vloga rozmową z tobą po wczorajszym meczu. Jak w ogóle się czujesz, jak ten meczek? Fajnie, że wpadł i tam w końcówce się troszkę otworzyło, nie? Tak, no gdzieś właśnie fajnie, że zmiany pomogły takiej świeżości trochę dać. Pod koniec mieliśmy takie właśnie parę sytuacji. Stwarzaliśmy zagrożenie i ważne, że wygraliśmy. Zagraliśmy na zero z tyłu, bo to też ważne dla obrony, dla pewności drużyny. No i cieszę na pewno ten gol, bo mogłem pomóc drużynie. I fajnie, bo znowu to pio zrobić, nie? Tak, w marcu fajnie, ostatni raz, nie? W reprezentacji. Tak, ze Szkocją, tak, no ze Szkocją, ale nie robiłem wtedy tych pistoletów, nie wiem. A, no prawda, mecz, bo to był ten taki moment dziwny. Fajnie, no mam nadzieję, że gdzieś na mistrzostwa też uda mi się zagrać i pomóc drużynie. W ogóle te zmiany wczoraj, nie? Dużo dały, bo i Beresia jak przed przerwie i później tak, zmiany. Tak, mówiliśmy gdzieś te zmiany, pod koniec właśnie zaczęliśmy tą świeżością stwarzać sytuację. No i wpadła jedna bramka na pewno, mieliśmy jakieś tam mankamenty, które musimy poprawić przez ten tydzień do pierwszego meczu, ale wiemy na co nas stać. Wcześniej były, nie? Te dwa takie momenty, raz jak cię tam dwóch koniec końców wypchnęło i był strzał nad bramką i potem tuż przed golem, nie? Tam też cię piłeczkę szukała troszkę. Tak, tak, no w polu karnym gdzieś właśnie się zabrałem po tym błędzie obrońcy. Niezły strzał, też bramkarz dobrze obronił tą wcześniejszą, to z połowy biegłem praktycznie sam na dwóch, trzech. Ciężko było coś tam zrobić, gdzieś mnie wypchali. Myślałem, że mogłem gdzieś tam pod lady uderzyć, nie udało się, ale ważne, że stwarzam zagrożenie, bo to chyba dla napastnika najważniejsze. Jeszcze tam w końcu chce to spięcie z Medellem, tak? To troszkę no, takie chyba latynoskie klimaty, jakie mogą być też z Meksykiem, nie? Tak, też taka niepotrzebna sytuacja, bo piłka wychodziła na aut, gdzieś tam niepotrzebnie wchodził ślizgiem, bo wiadomo, mamy mistrzostwo, to jest tylko sparinka. Oni nie mieli nic do stracenia, my trochę mieliśmy, także też to było niepotrzebne, ale no taka jest piłka, też trochę emocji jest. A ten mecz w ogóle jak tak z twojej perspektywy? Najpierw z ławki, potem z boiska. Inna sprawa, że boisko pewnie nie za fajne, ale no taki mecz, jaki może być z Meksykiem, nie? Taki na styku, na... Tak, tak, na pewno będzie. No, może Chile miało tą przewagę w środku, Vidal ładnie rozgrywał tą piłkę, ale tak jak mówię, no oni gdzieś tam ją rozgrywali, ale większe sytuacje nie stwarzali. To dla nas jest na plus, że ta obrona dobrze funkcjonowała. Byliśmy w kompakcie, wiadomo, nie wystrzegliśmy się błędów, ale tak jak mówimy, rozgrywali tą piłkę, mieli dużo kontaktu z piłką, ale to się nie przekładało na jakieś większe zagrożenie, może tylko z początku ta sytuacja, gdzie Skorup obronił. A tak wydaje mi się, że dobrze staliśmy kompaktem, dobrze wychodziliśmy z kontry, wiadomo, mogliśmy parę rzeczy lepiej zrobić, ale na to jest jeszcze czas, tydzień popracujemy. W ogóle nie wiem, czy wiesz, do historii przyszedłeś. Rekordzistą zostałeś, jeśli chodzi o gole z ławki w reprezentacji. Tak, bo 11 łącznie, nie? W kadrze? Tak, 11. I 6 z ławki, tak? Tak, chyba tak. No. Ale pewnie zawsze fajnie jest zaczynać jednak, nie? No wiadomo, ale też wiem, jaką mam konkurencję w reprezentacji. Mamy Roberta, mamy Arka, jest Świder. Wszyscy gdzieś dokładają swoją cegiełkę do tych sukcesów reprezentacji. I tak jak mówię, no wiadomo, że mam konkurencję, ale jak mam wchodzić z ławki, to tylko tak, żeby dawać impuls i strzelać, pomagać drużynie. No i fajnie. Czyli teraz co? Teraz to wdrażanie się w ten Katar, tak? Sauna tak, i tak, tak dalej? Tak, właśnie teraz mieliśmy sesję, dlatego nie mam fryzury zrobione. Dobrze jest. Mieliśmy sesję w saunie, trening taki, żeby przygotować się do pogody, jaka nas tam spotka i wylatujemy za niedługo i jesteśmy gotowi. I hops. Bileciki są? Biznes? Masz ten biznes, czy nie masz? Italiano czy nie? Italiano, vero. Jest szyte na... Jest szyte na miarę... Na miarę potrzeb. Krycha. Identycznie ubrani. No, dobra, powołanie. Jedźcie. Dobry. Dobry. Cześć. Dobry. Akurat prycha sobie nałożył. Zapraszamy, panie premierze. Kiedy wyjazd? Teraz, wkrótce, tak? Tak, o 14:00 wojskowego lotniska. Startujemy. Samolot jest załatwiony? Chyba tak mówią bynajmniej. Panie premierze, na następny mundial z Akademii Szczęsnych będą lecieli. Właśnie, to może mój syn w takim razie. Bo tam prawie że zajęli jakieś tam drugie miejsce. Wam życzę oczywiście pierwszego, ale... Ale? Ale z drugim bym też nie poradził. My też bierzemy w ciemno. A syn ma ile lat? 12 lat. To jeszcze następny mundial za wcześnie, ale za 8 lat. Załatwimy, żeby pojechał. 16 lat, jak będzie miał. Będzie młodszy od Kuziego, tak? Młody, ale kapitan od razu będzie.
A od strony technicznej, tam nie wiem, medycznej, technicznej, to macie wszystko dobrze przygotowane, czy coś wam trzeba, tak? Wszystko jest top. Wszystko jest good. Marty coś chciał chyba, tak? Marty, questions? No, good. Muszę zapytać, czy wybiera się pan do Kataru na któryś mecz? Jak chłopaki wyjdą z grupy, to potem na pewno na jakiś się wybiorę. To dobry plan. Zawsze ze 3 tygodnie, nie? Tam na jakiś obóz trwał. A teraz bez obozu. To jest samograj, panie premierze. Tak. Że jako piłkarz to wolisz od razu wejść z marszu, grać, a nie mieć przerwy na wakacje i później znowu 2-3 tygodnie trenować. No, ciekawe, co pan mówi. Na szczęście, Flaga. Że na szczęście za tymi podpisanami, koszulka, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze nosiła. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Albo i nie dziękujemy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wierzę w was. Będziecie na pewno dawali się wszystko, a my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby jak się uda, to żeby była bardzo naprawdę dobra nagroda. Do zobaczenia po mistrzostwach. Wszystkiego dobrego. Albo na mistrzostwach, bo ja obiecałem tam przy którymś stoliku, że przyjadę, jak wyjdziecie z grupy. Tak, ale tylko do was przyjedzie premier, tak? To Bilon, trochę tam pogadałeś, co? Ktoś musiał pociągnąć tą rozmowę. Dokładnie. Że każdy był spięty, także... No, ale spoko. Miło poznać, jak najbardziej. Trzeba było przejąć inicjatywę, tak? No, ale wiesz, myślę, że panu premierowi się wyczerpały tematy, bo już miał 3 stoliki. Tyle stolików obleciał. Dokładnie. Mogło tak być. Od najmłodszego na chwilę. Kosmetyczki prosimy tutaj. Dobre? Co? Kosmetyczkę poprosimy. Tak, bo Straż Graniczna musi panu poprawić. Żegnamy się. Za granicę lecimy? No, tak słyszałam. I to jest ten kelner właśnie, który... No, to trzeba pokazać tego kraba. Tak, pokażę ci kraba, jak byliśmy... Jeszcze poza tematem, ale zaraz ci pokażę. Byliśmy z Legią w Neapolu przed meczem, poszliśmy na taką kolację przy hotelu. Takiego kraba takiego im dali. I takiego właśnie poczęstowali... Tak, takiego... Ale taki petit. Petit? Taki właśnie. Czekaj, twój trener. Emanuel Petit czy Armando? Tak. Jak dwóch był. Pokażę ci, tu kraby są. Zobacz, taki krabik, nie? Taki krabik, nie? To taki drobiazg. Czekaj, masz mnie to ostry, elegancki. Taki krabik. I powiem szczerze, że nie zmarnował się, został zjedzony cały, także naprawdę. Tyle, wiesz, tak aklimatyzacja szybko tam jakoś upłynęła dobrze i nie było tu jakichś tam żadnych problemów. Ale z polskimi skrzydłami, słuchajcie, wsparcie sił powietrznych, to dacie radę. Czy mam rozkazy wydać, czy tutaj kapitan drużyny... Ja chętnie się czegoś nauczę, więc może pani rozkazać. No dobrze, to znaczy jak ja zacznę, to nie wiem, czy nie uciekną. Nie, damy radę. Kurde, znalazł się ten paszport, czy nie znalazł? Znalazł się. Tutaj jest bezpieczny. Dobrze, bo szkoda by było. Przypilnowałem. Mamy tutaj przedstawicieli Sił Powietrznych i chcieli wam na szczęście wręczyć flagę Sił Powietrznych, aby wam powiewała i przyniosła same sukcesy. Panie kapitanie, w imieniu Sił Powietrznych i inspektora Sił Powietrznych, pana generała Pszczoły, pragnę panu przekazać flagę. Czujcie wsparcie polskich Sił Powietrznych i pamiętajcie, że polscy piloci wykazywali się też fantazją i nieszablonowymi akcjami. Czego wam życzymy. Dziękujemy bardzo. Wielki zaszczyt i wielki honor. Dziękujemy. Dziękujemy za inspirację. Dzięki, Mariusz. Te słowa będą natchnieniem dla nas. Dziękujemy bardzo. W związku z tym, że ja jestem koordynatorem tego lotu, musicie sobie zrobić ze mną zdjęcie. Bo inaczej nie otworzę drzwi. Tak elegancy wszyscy, co? No, tak jak zwykle. Jak zwykle, nie da się ukryć. Wistula nas wspiera od lat. Czwarty turniej, czwarty garnitur. Wszyscy w tych garniturach dzisiaj lecimy. Pewnie krawaty zostaną zdjęte w środku. 5 godzin nas czeka, długi lot, ale tak, ale wygodnie, z klasą. Dobrze, prezesem tej wycieczki. Jak tam rąbek? Wiesz co, 2 miesiące, 10 dni, kość wyszła, ale to temu nastawił. Niesamowicie to wyglądało. Czy od razu mu nastawił, bo gdyby zawieźli ze mną w Genui, no. Gdyby go zawieźli do szpitala, by już ten czas
był taki nie na korzyść jego. No bo to nawet ryzyko jest, no bo jakby była kość połamana, ciągniesz nogę, no to też jest jednak jakieś ryzyko, nie? Tak, tak. Drążek, tak? Hej, tu Polska, do zobaczenia. Zapraszam. Ja muszę tu koło grosika. Insta-stories? Insta-story robimy, no. Ostatni będą pierwszymi, tak jest. Dobra, znaczysz? Nie wierzysz, że zespół? Maseczki były? Czy to wypadły komuś? Zostajesz tutaj tydzień i wraca. To nasze maseczki? Ty jak tyle wygrałeś te klubowe mistrzostwa świata, też było zimą, nie? Kiedy to było? Grudzień? Luty. Luty, okej. Okay. Dało się wytrzymać, czy? Nie, w styczniu to było już 20-18 okay. stopni ogólnie. Okej. A ty czekasz, bo przed tobą ktoś jest. Dziękujemy. Do widzenia, dziękujemy. On nie wie, o co chodzi, powiem. M jak miłość. Będzie się do historii. Doszło do ciebie po 2 minutach. Nie, bo ja tak nie słuchałem tego, i tylko słyszałem, dopiero jak ktoś powtórzył. Pobiegał w kartony, ale wiesz, braci jest narko. Ale on nie wie, o co chodzi z kartonami. Kanka mostowek, tak? Wtedy też nie wie, o co chodzi z kartonami. Wie? Co to było? To jest M jak miłość. Była Korzuchowska? Tak, Korzuchowska to jest. Chcieli ją uśmiercić. W kartony wjechała. Tak? Kartony wjechała. Ile to było na miejscu, nie? Tak, na miejscu. Scena była dramatyczna. To trzeba zobaczyć. Ale gorzej niż ta, co widziałeś. Nie, to jest taki top of the top. To było 11 lat temu? Nie, chyba nie. Tyle po śmierci. Czemu, bo to nie ma co pokazać. Widzę, widzę. O, uwaga, będziemy palić. Będziemy palić kiedyś ten na górze. To jest ona, tak? Nie, to jest ona? Druga. O, ona. Dobra. Ale się to czuje, ale jest. Jakaś śmierć wewnętrzna. Gdzie to jest? Gdzie te kartony? Gdzie stoją, to jak? Gdzie te kartony? Ale to właśnie mogliśmy odczekać, co? Albo gut, no mogli... Zbyt brutalne to było. Mogli już nie ten. Zbyt brutalne. Ale mogli zablokować, no. A znaczyłeś, że masz 18 lat? Wiesz, wiesz. Po 22. Poczekaj, tu? No ale... Gdzie to mówić? Czekaj, bo roaming mi się łączył, no. Oj. Muszę wykupić. Nie ma na razie. A, internetnie. A widzieliście te filmiki, jak ci przybierańcy? Kibice, Portugalczycy, Argentyńczycy, tak? Tak było. Tak? Polacy śpiewali polskie piosenki. Że co gra? Że kibice z Argentyny przyjechali, a to przybierańcy Bukalsów, z Indii. Nie? Poprzebierali. Coś tam mówili, że kibice z Indii od zawsze kibicowali Argentynie. Moi bracia szymańscy. Hermanos. Szef! Francja. Welcome, all the best.
Ale na weselu jestem, nie? Hej, zdrowie, nie? Nixon! Zdrowie, Nixon! Ile gram tam wiosny? Orange juice? Gra się już. Orange juice? Orange juice! Na weselu jesteśmy, lewy! Wesele! Dawaj, Drina! What kind of juice is it? Fresh juice. And this? A lemon. Dobre. Oh, sweet. Posty wygane pijani. Sweet, huh? It's good or? Nice, yeah.